Resztki wielkiego bastionu, potężnych umocnień. Pommerstellung, wał pomorski. Czym był, ile trudu i krwi kosztowało jego zdobycie, o tym mówi ten film. Zima 1945 roku. W kleszczach wojsk sprzymierzonych miotały się hitlerowskie armie. Nadszedł czas rozrachunku. W połowie stycznia 1945 roku 5 radzieckich frontów rozpoczęło strategiczną ofensywę. Od Bałtyku do Karpat runęła lawina ognia i stali. Ramię w ramię z radzieckim żołnierzem niósł żołnierz polski wolność umęczonej ojczyźnie. Stycznia. Warszawa wolna. Wyzwolone Kielce, Radom, Częstochowa. 18 stycznia. Wojska radzieckie wyzwalają Modlin, Piotrków, Kutno, Tomaszów. Łzy radości i kwiaty. Kwiaty i łzy. Ofensywa rozwija się błyskawicznie. Radzieckie czołgi już w Łodzi. Wyzwolone dziesiątki miast i miasteczek, setki wsi. Wolność powitał Kraków. Stycznia. Walki o Poznań. Wraz z żołnierzami radzieckimi walczą o wyzwolenie miast polscy ochotnicy. Wojska pierwszego frontu białoruskiego zbliżają się do Odry. Na Berlin, do gniazda wroga. Wróg ustępował, ale jeszcze pokazuje swą siłę. Niszczy i pali. Morduje bezbronnych, kobiety, dzieci, starców. Taki był jego szlak odwrotu. Kończy się noc niewoli. Ofensywa trwa. Dniem i nocą suną drogami wojny. Ludzie i działa, ludzie i czołgi. Na zachód. Dowództwo hitlerowskie nie zamierza ustąpić. Chce atakować. Postanawia wykorzystać Pomorze Zachodnie jako obszar wyjściowy do przeciwuderzenia w północne, nadodrzańskie skrzydło wojsk radzieckich. Powstaje plan uderzenia. Himmler, Reichsführer SS, najbardziej zaufany człowiek Hitlera. To on ma być wykonawcą zbawczego planu. On ma dowodzić operacją. Fabryki jeszcze pracują. Siły roboczej dosyć. Hitlerowcy zapowiadają nową, cudowną broń, Wunderwaffe. Himmler zbiera siły.
pierwszy i drugi korpus pancerny SS, brygadę ochrony Hitlera, 10. dywizję grenadierów pancernych SS, oddziały Wehrmachtu, policji, Volkssturmu. Tak powstaje nowa grupa armii Weichsel, Wisła, wielka nadzieja hitlerowskich Niemiec. Hitler rozkazuje uderzyć 15 lutego, przygotować siły. Rejon koncentracji osłonić od wschodu silną rubieżą obronną. Ludność ewakuować. Wał Pomorski bronić za wszelką cenę, utrzymać do 15 lutego. To on ma osłaniać gotujące się do uderzenia wojska Himmlera. Pomorze to klucz do Berlina. W tym czasie pierwsza armia Wojska Polskiego, dowodzona przez generała Popławskiego, po 7 dobach marszu manewru wkracza do Bydgoszczy. Następnie osiąga przedpola wału pomorskiego. Osłonić zagrożone północne skrzydło frontu. Oto zadanie armii. Wiedzieli, że czeka ich walka i muszą uzyskać zwycięstwo. Lecz nie wiedzieli jeszcze, jaki będzie bój, kto i co stanie im naprzeciw. Wieża bunkrem, tarcza zegarowa płytą pancerną. Kiosk bunkrem. Nawet obora. Już w 1934 roku hitlerowcy rozpoczęli budowę silnych fortyfikacji na Pomorzu Zachodnim. Od Słupska po Wałcz. Stanowiły one jedną ze stref obronnych w tak zwanym systemie Nibelungów, zamykającą od wschodu dojście do centrum Niemiec. Strefę tę, zwaną Pommerstellung, wałem pomorskim, nadal rozbudowywano podczas wojny, zwłaszcza w latach 1943-44. Tylko na wyznaczonym odcinku działania pierwszej armii Wojska Polskiego znajdowało się ponad 45 żelbetonowych schronów bojowych. Półmetrowej grubości stropy, 100-190 mm płyty pancerne, uzbrojenie artyleryjskie i broń maszynowa. Usytuowanie poszczególnych stanowisk ogniowych i bunkrów pozwalało na wzajemne uzupełnienie ognia w dowolnych kierunkach. Trudno dostępny teren, gęste lasy, bagna, jeziora, rzeki. Wszystko to stwarzało doskonałe warunki obronne. Na przedpolach wału rozbudowano szeroki pas min, zapór, powiązanych labiryntem transzei i rowów łączących. Wał Pomorski stanowił główną osłonę koncentrujących się pod Stargardem wojsk grupy armii Weichsel, które zdaniem Hitlera załamać miały natarcie radzieckie na Berlin. Dowództwo hitlerowskie zmobilizowało do obrony stanowisk wału wszystkie możliwe siły, wśród których czołową rolę odgrywał 10. Korpus SS, dowodzony przez generała Günthera von Krappe. Niemcy obsadzili wszystkie stanowiska obronne. Każda niemal miejscowość zamieniła się w silny punkt oporu. Nocą 31 stycznia opór 15. Dywizji SS w Jastrowiu i pod Gajach rozbijają awangardy 1. Armii Wojska Polskiego. Zemsty za porażkę hitlerowcy palą żywcem 33 naszych żołnierzy z 3. Pułku Piechoty. Uwolniono 4000 oficerów z obozów Kłomino. Awangardy podchodzą pod główny pas umocnień. Dowódca 1. Armii generał Stanisław Popławski decyduje wykonać główne uderzenie w rejonie na północ od Jeziora Dobre.
rankiem 5 lutego, rozpoczęło się artyleryjskie przygotowanie ataku. Na bunkry kierują ogień ciężkie działa polskiej artylerii. Wspierają ją saperzy. Ich ofiarny wysiłek decyduje o sukcesie. Palą się pobliskie miejscowości. Potęga uderzenia ogniowego dezorientuje hitlerowców. Zaskoczeni atakiem otwierają bezładny ogień. Czwarta i szósta dywizje piechoty osłaniane ogniem artylerii wychodzą na podstawy wyjściowe i ruszają w bój. 6 lutego żołnierze czwartej dywizji odpierają 29 kontrataków rozwścieczonych hitlerowców. Walką kierują dowódca dywizji generał Kieniewicz i jego zastępca major Urbanowicz. Tegoż dnia żołnierze 6 dywizji zdobywają Nadarzyce. Klin polskiego włamania wbity w obronę hitlerowską w rejonie na północ od Jeziora Dobre rozwija się i pogłębia w kierunku Mirosławca. Równolegle do polskiego uderzenia nacierają żołnierze radzieccy. 10 lutego. Pierwsza i druga dywizje piechoty wsparte czołgami i artylerią zdobywają Mirosławiec i przełamują główne umocnienia wału. Równocześnie żołnierze 4 dywizji odcinają Niemcom drogę odwrotu z Wałcza. Łamie się Pommerstellung, pryskają nadzieje hitlerowców. Grupa armii Weichsel jest odsłonięta. Fiaskiem kończą się zaczepne plany niemieckich dowódców. Wszystkie siły rzucają teraz tam, gdzie powstał wyłom wyrąbany przez polskich żołnierzy. Himmler zawiódł. W telegramie do Himmlera generał Guderian z polecenia Hitlera rozkazuje zameldować, jak mogło nastąpić przełamanie dobrze rozbudowanego pasa obrony Pommerstellung. Dziesiąty Korpus SS rozbity, 8 tysięcy zabitych, 2 tysiące jeńców, ponad 30 czołgów straconych. Zniszczono 130 dział i moździerzy różnego kalibru, 630 samochodów. Zdobyto setki broni automatycznej, amunicji, zapasów. Kapitulują ostatnie bunkry. Nowe zwycięstwo polskiego żołnierza. Świadectwo bohaterstwa, poświęcenia i siły. Cena wszakże była wysoka. W walkach o zdobycie wału pomorskiego poległo około 8 tysięcy żołnierzy polskich. Na cmentarzu wojskowym w Wałczu pozostali ci, którzy nieśli ojczyźnie wolność, twórcy historii naszej ludowej armii, bohaterowie bitwy o wał pomorski. W każdą rocznicę zwycięstwa werble wzywają ich do apelu. Czcimy ich pamięć.
Dziś na polach wielkiej bitwy panuje spokój. To pamiętne w naszej historii miejsce odwiedzają Polacy z całego kraju. Powstało tu Muzeum Pamiątek Bitwy o Wał Pomorski. Jeszcze jeden pomnik sławy Ludowego Wojska Polskiego.